Cześć moi drodzy, właśnie znalazłem chwilę czasu, by zająć się moją skrzynką antenową, tym oto projektem, który pewnie znacie. Ale wracając do tematu lorki, w ostatnim czasie bardzo wiele pytań kierowaliście pod moim adresem. Co tak naprawdę można zrobić z Mestasztikiem? Do czego to służy? Do czego ta lora służy? Jak używać tej łączności off-gridowej? Więc dzisiaj, pochylając się i uderzając w pierś, zaczynamy odcinek zerowy od samego początku. Czyli czym jest Mestasztik? Czym jest lora i jak działa, wytłumaczyłem Wam kilka tygodni temu. Co to jest Mestasztik oraz jak wykorzystuje on rozwojowe płytki lory, ominęłem, więc zacznijmy od podstaw. Moduł lory składa się z uproszczeniu jakby z dwóch części. Jest to element płytki rozwojowej podobnej do Arduino. Tu jednak działać może w różnej architekturze. Najczęściej jednak jest to mikrokontroler oparty o ESP32. Drugim ważnym elementem jest małe przysłowiowe radio, nadające i odbierające sygnały w systemie modulacji rozproszonego WIN, co daje dalekie zasięgi sygnału przy niewielkiej mocy. Stąd też nazwa Long Range, w skrócie LoRa. Mestasztik to zbiór różnego typu oprogramowania, aplikacji oraz otwarty projekt tworzony przez społeczność łącznościowców obsługujących sprzętowo właśnie urządzenia typu LoRa. Natomiast jego przeznaczeniem jest stworzenie niezależnej, awaryjnej sieci łączności tekstowej, działającej bez konieczności udziału sieci komórkowych, dostępu do internetu czy lokalnej sieci Wi-Fi. Oprogramowanie to z biegiem czasu zostało rozbudowane i dzięki temu mamy możliwość wielu różnych modyfikacji. Przesyłania danych pogodowych, informacji o położeniu dzięki systemowi GPS czy innej telemetrii. Urządzenie to jest niewielkie i może pełnić rolę prywatnego, personalnego urządzenia łączności kryzysowej, bądź być stacją bazową w domu. Może też pełnić rolę strategicznego routera, który wydłuża zasięg, lub być elementem przesyłania danych APRS dzięki aplikacji ATTAC. Poprzez ciągły rozwój projektu funkcji pełnionych przez to niewielkie urządzenie jest coraz więcej. Ideą nadrzędną, jaka przyświeca rozwojowi tej sieci łączności, to budowanie off-gridowych stacji LoRa, zwanych inaczej nodami. Aby sieć taka spełniała swoją rolę w czasie wojny, klęski czy przysłowiowego blackoutu, potrzebne jest zapewnienie zasilania dla naszego urządzenia. Czy będzie to z solara, akumulatora czy generatora wiatrowego, ważne, aby urządzenie mogło działać niezależnie do momentu uruchomienia zasilania lub całkowicie bez niego, co stwarza możliwość kontaktu z innymi użytkownikami, niezależnie od wszelkich innych środków łączności. Sieć taka może pracować w różnych częstotliwościach. W Polsce prawo pozwala nam na używanie częstotliwości 868 MHz oraz 433 MHz. Z tym, że ta druga wymaga zezwolenia radioamatorskiego w przypadku pełnej mocy. Każdy z nas może stworzyć taką sieć, czy w celach zabezpieczenia własnej rodziny, czy dla idei budowania ogólnopolskiej sieci Mestasztik, działającej na otwartych kanałach. Możliwość tworzenia tej pajęczyny jest dowolna. Do wyboru mamy wiele różnych urządzeń, od najprostszych po najbardziej skomplikowane układy oraz kompilacje obudów, klawiatur czy wyświetlaczy. W przestrzeni designu nie ma ograniczeń. W dobie druku 3D oraz wszelakiej dostępności elementów elektronicznych ogranicza nas tylko wyobraźnia. Rozpoczęcie testowania oraz przygody z tego typu urządzeniem zaczynamy od wyboru prostego modułu rozwojowego LoRa, a następnie startujemy proces wgrywania Mestasztika na urządzenie oraz na nasz telefon komórkowy, który będzie potrzebny do ustawień, nadzoru oraz prowadzenia korespondencji. Po tym procesie ustawiamy naszą nazwę, wybieramy częstotliwość i już jesteśmy w łączności tekstowej na podstawowym kanale Long Fast. Natomiast obsługa komunikatów tekstowych wygląda dokładnie tak samo jak pisanie SMS-ów. Pamiętać należy, że taka sieć w Polsce jest w fazie rozwoju i większość terenu nie jest objęta jej zasięgiem. Inną sprawą są urządzenia, które wyposażone w niewielką antenę
zapewniają zasięg na bardzo niewielkim obszarze. Dlatego w takim przypadku warto jest stosować inne dedykowane anteny. Pasjonaci i radioamatorzy tworzą samodzielnie nody w strategicznych punktach miejskich, wiejskich czy górskich, które zwiększają zasięg całej okolicznej sieci, dając możliwość docierania do nowych odbiorców. Wszystkich Was zapraszam z całego serca do podjęcia rękawicy i wstępowania w szeregi entuzjastów łączności off-gridowej. Każdy z nas przygotowany na trudne czasy to człowiek gotowy do sprostania różnym wyzwaniom. Być może nigdy w naszym życiu nie nastąpi moment kryzysu, jednak mądry Polak to Polak przed, a nie po szkodzie. Zapraszam Was do zgłębiania wiedzy o LORze i Mesztastiku w moim poradniku, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam do lajkowania, subskrypcji oraz wsparcia finansowego kanału, dzięki któremu powstają wszelakie treści. Na sam koniec chciałbym jeszcze zakomunikować, że zwycięzca ostatniego konkursu nie skomunikował się ze mną, więc nagroda zostaje przyznana innej osobie, którą podaję na ekranie. Zapraszam do kontaktu ze mną, jedną z dostępnych metod podaną także w opisie. Do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.